Zostańmy trochę przy, przy, przy PSL-u. Nie, <gęsi>, nie przy gęsi wrócą, obiecuję. wrócą. wrócą. A ptasia grypa niech sobie pójdzie. Ale na razie poważna polityka, okay. bo chcę pana spytać jeszcze jedno. Pan powiedział wtedy w tym samym wywiadzie, że powinniście się koncentrować na trzech obszarach. Na rolnictwie, na samorządach i na małym i średnim biznesie. I mówił pan tak, tu jest najgorzej, mimo że mieliśmy swoich ministrów gospodarki, nie udało nam się przekonać ludzi, że to my reprezentujemy ich interesy. Podtrzymuje ten mój pogląd. Ale właściwie od czasu Mikołajczyka nie zajmujecie się małym i średnim biznesem. Jeszcze raz podkreślam, podtrzymuję mój pogląd, że bo cały czas yy, odnoś przez lata, że ta grupa społeczno-zawodowa, małe i średnie polskie przedsiębiorstwa tak naprawdę nie utożsamia się z żadną opcją polityczną. I Mając ministrów gospodarki okazuje się, że nie byli w stanie skutecznie zawalczyć o to, żeby rzeczywiście... Ta grupa uważała polskie stronictwo ludowe za swoją reprezentację. My dzisiaj. Ale jeden wasz minister gospodarki siedział sobie z tablecikiem i coś tam sprawdzał, z miną absolutnie nieprzeniknioną, mówię o Waldemarze Pawlaku, a drugi teraz przepisuje na Twitterze rocznik statystyczny. <grym> no tak, to, jest, to są zupełnie dwie różne osobowości. Natomiast jeszcze raz podkreślam. No tak, ale normalny człowiek <grym> może spytać, to co mi po was? Nie, jeszcze raz podkreślam, że y, nie udało się tym y, naszym ministrom gospodarki, między innymi dlatego, że byli właściwie w stałym konflikcie z ministrem finansów. To, żeby była sprawa jasna. Ale jest to cały czas obszar, który nie czuje, że ma jakąś opiekuńczą opcję polityczną za sobą. My dzisiaj mamy inny, ważniejszy problem, bo dzisiaj oczywiście nie rządzimy. Dzisiaj my musimy cały czas przekonywać do siebie, to dobre polskie rolnictwo, dobrych polskich rolników, bo naszym, Tych, którzy śmiertelnym, umieją, jak pan powiedział, śmiertelnym wrogiem, tak, bo naszym śmiertelnym wrogiem politycznym jest oczywiście prawo i sprawiedliwość. Ale już dzisiaj, po ponad roku rządzenia przez Prawo i Sprawiedliwość nie ma na spotkaniach w środowisku wiejskim rolniczym takich. Takiej fali pretensji pod naszym adresem, jak jeszcze była w przyszłym roku. Jednak ludzie powoli, powoli dojrzewają i przecierają nie oczy. I może dochodzi do nich raczej to, że nie, nie rządzicie. No. E, nie, ale może również i dochodzi to, że ja, można mieć takie czy inne zastrzeżenia do polskiego stronnictwa ludowego, ale oni czują, że to jest ta ich prawdziwa reprezentacja polityczna. Przynajmniej niektórzy wracają z powrotem do polskiego stronnictwa ludowego, o czym przekonają się prawie wszyscy. Bo nie wszystkich to przekona, ale prawie wszyscy w przyszłorocznych wyborach samorządowych. No, i jeśli nie będzie cudów nad urną, jak trzy e, e, lata temu, to mogą być. To może być zimny prysznic. No nie nasza wina, że los, los nam dał numer jeden, nie, nie nasza pan, wina, nie że została tak skonstruowana rzeczy. książeczka wyborcza, e, ta do głosowania karta. Widział pan wyniki głosowania. To są piękne, bo na przykład na Mazowszu radykalnie większe niż wszędzie na tak, świecie nie Ale tak, ja chcę przypomnieć, ja chcę też przypomnieć, że wcześniej jeszcze. W wyborach samorządowych, gdzie nie byliśmy na pierwszym miejscu, też było 16% poparcia. A więc to nie jest tak, że to nagle się wzięło z sufitu. Nie? Także my jesteśmy y, zmobilizowani, czekamy na y, przyszłoroczne wybory samorządowe. Ale Damy w... radę. To hasło już gdzieś słyszałem. Ale my akurat damy radę. E, Obiecywaliście to wiele razy, rządziliście przez lat osiem. Wyborcy was odesłali, ale ja mam pytanie poważniejsze o PSL. Nie o to, czy dacie radę w następnych wyborach e, samorządowych oraz w tych, które zbliżają się sejmowe. To jest pytanie poważniejsze. Po co komu polskie stronnictwo ludowe, które będzie tak jak teraz jest, partią agrarną, partią chłopów. Nie, już nie. Znaczy, że chłopów już nie. prawie nie ma. Znaczy od, od Są już... przedsiębiorcy rolni. No tak, ale proszę zauważyć, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest już tylko typową partią agrarną, czy nawet, jak niektórzy złośliwcy mówią, związkiem zawodowym rolników. Nie. Dzisiaj mamy kierownictwo na czele z młodym prezesem. Miastowym. Wcale nie rolnikiem, o dziwo. I powiem tak. Poczynania kierownictwa partii z prezesem na czele zaczynają zyskiwać poparcie wśród obywateli. Proszę zauważyć, ja wiem, że można sondażom wierzyć czy nie wierzyć, ale liczy się pewna tendencja. Jeszcze do niedawna 2, 3%, a teraz jednak 6, 7, to też o czymś świadczy. Nie Taka polityka, ta... 7, ale zostawmy to... bo, bo wie pan, ja bym chciał tylko do, dołożyć: nie jest łatwo mieścić się pomiędzy tymi dwoma młynami, które miażdżą mhm. się wzajemnie, prawda? Z lewej i z prawej strony. Ale my swoją drogą pójdziemy i nie będziemy się przykle przyklejać ani do jednych, ani do drugich. Kończąc ten wątek, potrzebny PSL-owi jest taki nowy witos, nowe przywództwo, które dałoby jakąś nadzieję, zmieniło trochę tę partię? Ja myślę, że y, nikt z nas nie jest w stanie tutaj y, kreować się na Wincentego Witosa, bo to już nie te czasy. Myślałem, że może Kłopotek zechce być Witosem. Nie, nie, nie. Ja już wolę pilnować tych moich gęsi, <laughs> byleby tu się nic nie stało złego. Natomiast ja uważam, że rozsądna, taka racjonalna polityka prowadzona przez obecne kierownictwo z prezesem Wa Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przyniesie swoje efekty. To um, ostatnie pytanie o politykę, i już te Pańskie gęści za chwileczkę, ale ostatnie pytanie o politykę też całkiem serio. To jest pytanie o to, um, obserwuje Pan pewnie te kłopoty, które wszyscy obserwujemy, które ma minister Macierewicz e, spo, ze swoim rzecznikiem Bartłumiejem Misiewiczem. Wy też mieliście swoich chłopców, którzy zajmowali przeróżne stanowiska. Jakim Pan udzielił cennej rady Macierewiczowi? Co należy zrobić z Misiewiczem? Znaczy, ja powiem szczerze właściwie tak, taką radę to powinien do serca przyjąć prezes Kaczyński, przecież on tutaj steruje tym wszystkim, tak się wydawałoby, a nie minister Macierewicz. Ale to, co robił Misiewicz za akceptacją, czy przy, przy zgodzie ministra Macierewicza, również wpływa na samego ministra. Moim zdaniem dla poprawy wizerunku, ale również dla poprawy yy, tej polityki obronnej naszego kraju, należałoby się poważnie zastanowić, myślę tu o kierownictwie PiSu z hmm. prezesem na czele, czy rzeczywiście minister Macierewicz to jest to odpowiednia osoba na, odpo na odpowiednim stanowisku. Tak odpowiedzialny. Czyli pan idzie dalej. Pan mówi nie tylko zwolnić Misiewicza, ale Macierewicza. Moim zdaniem powinien odejść. Macierewicz powinien tak. No, nie mówiąc o Musiewiczu, No, to tam już chyba go schowali, tak? Już definitywnie. To nie jest pewne, moim zdaniem, on ciągle będzie się wychylał tam Znaczy, ja po stołu. prostu ja się boję. Ja się boję poczynań człowieka. Mimo, że ja taki do, do strakliwych nie należę, ale poczynań Macierewicza w tym w obszarze obronności naszego kraju ja przyznam się szczerze, się bardzo niepokoję. Ale dlaczego? Czego się, czego się pan boi? Jesteśmy w NATO, przyjechali Amerykanie, e, powstają nowe wojska. No tak, tylko Amerykanie przyjechali, nie potrafią jeździć po polskich drogach. No. No, to akurat nie, nie jest wina ani Miliewicza, ani Macierowicza. Ja nie, nie, naprawdę. Są w ogóle sam Pan e, zauważa. Ja, ja na pewno tak. Wczoraj była ekspoze ministra spraw zagranicznych dotyczące polityki zagranicznej. Nie? No jaką my mamy politykę zagraniczną? My, my jesteśmy w pierwszej lidze? My nagle przeszliśmy do pierwszej ligi? Zobaczymy za chwilę, jak będzie Europa dwóch prędkości. Będziemy w tej pierwszej prędkości? No nie, nie no. będziemy w pierwszej prędkości, ale także dlatego, że również Wy tego nie chcieliście. Wy znaczy, nie, chci nie chcieliśmy Europy dwóch prędkości. Nie, nie, ale Wy też nie chcieliście tej pierwszej prędkości. Ale, ale mimo, mimo wszystko. Panie pośle, pozwoli Pan dokończyć. No. Pierwsza prędkość to, to jest strefa euro. Chciałby Pan, żeby Polacy weszli teraz, że Polska wyszła do strefy euro? Nie, zgadza się. I... Ale zaraz, chciałby Pan, czy nie? Na ten moment nie. No to w Na takim razie nie. nie będziemy w tej pierwszej prędkości. No to, i, to mówmy tak. Jeżeli mówimy o tych dwóch prędkościach, to mówimy, że. Że jedna prędkość to jest tylko i wyłącznie strefa euro, a druga prędkość to jest? To jest reszta Unii Europejskiej. No reszta. Czyli tak mówiąc szczerze, yy, ja źle wróżę. Ale pani pośle, sprawa jest prosta. Jeżeli pan źle wróży, jeżeli pan na to martwi, to powinien pan powiedzieć głośno, tak, w takim razie Polska powinna przyjąć euro. Nie, ja powiem panu tak, że y, przyszłość Unii Europejskiej nie zależy od strefy euro. Nie zależy od strefy euro, naprawdę. Zostało. Przyszłość Unii Europejskiej zależy od tego, czy będziemy przestrzegać każdy z krajów, również Polska, tych podstawowych trzech e, filarów, na których ta Unia została zbudowana, czterech filarów, na których ta Unia została zbudowana. Jeśli nie będziemy, będziemy cały czas e, rościć pretensje, będziemy cały czas tacy roszczeniowi wobec Unii, będziemy teraz opowiadać, że chcemy nowego traktatu, rewizji, to przecież tego się nie stanie, bo jak to się, jakby to była próba, Zrobienia nowego traktatu, z się rozsypnie wszystko. Dobrze, zostawmy to w takim razie raz na zawsze tę politykę. Porozmawiamy wreszcie o tym, co Pana interesuje. W tym momencie najbardziej mnie martwi Ptasia Grypa. Kraj w tej chwili jest dosyć mocno zapowietrzony właściwie już tylko nie ma dwóch województw, gdzie takiego ogniska oficjalnie nie stwierdzono. Na szczęście jest to również moje województwo. Nie no ja chciałem coś optymistycznego powiedzieć na koniec, a nie o Ach, tym, że żyjemy że w strachu. Że jest smaczna, zdrowa, gęsina. Tak, proszę państwa, najmniej cholesterolu, najwięcej tego dobrego cholesterolu. I warto. Mamy nadzieję, że państwo są po śniadaniu. <noise> Nie, to ja zawsze moim marzeniem jest to, aby chleb z z smalcem. Yy, dobre to jest. Natomiast ja moim marzeniem z tego punktu widzenia jest to, aby na polskim stole raz w roku pojawiła się gęsina. Mamy 12 milionów gospodarstw. Wzrost nastąpiłby produkcji o ponad 80% w też owce. to następne będzie, następna broń i, of, i następna i, broń i, 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 i sery owcze i sery owcze. Yy, oczywiście tylko w ograniczonym zakresie i tylko w ograniczonym czasie w drugiej połowie roku, ale u nas jest gwarancja jednego. Nie ma tam dolewki mleka krowiego, jak to czynią często Bacy. Góral, Gural, bardzo nizinny Eugeniusz Kłopotek był ja, państwo i moim gościem. I pierwszy gęsia Rzeczypospolitej. Pierwszy gęsia Rzeczypospolitej i drugi i, i drugi, nie wiem jak to nazwać, owczarz tejże. Kłaniam się nisko, dziękuję serdecznie za wizytę. Serdecznie. Do widzenia.